Iza Wojnowska, witam serdecznie w specjalnym wydaniu magazynu Nie Przegap, poświęconemu wyjątkowemu serialowi, który nie może umknąć Państwa uwadze. To pierwszy od 50 lat polski serial szpiegowski. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa relację z uroczystej premiery. To jest niesamowity, energetyczny, ciekawy, szpiegowski. Nie wiem, ja lubię takie pełne emocji, wydaje mi się, i takiej tajemnicy. Mnie w tym scenariuszu najbardziej interesuje to, co jest pęknięciem takim i skazą człowieka i to wszystko, co jest niepewnością przy podejmowaniu wyborów, których trzeba dokonywać nagle. I coś takiego jak doświadczenie, nie ma tutaj miejsca i nie istnieje. Trzeba nagle decydować i okazuje się, że jedna drobna decyzja potem rzutuje na całym życiu. Rozmach, z jakim ten serial został zrealizowany, bo lokacje i w Stambule, i w Mińsku, i w Sztokholmie, to jest coś, co nie zdarza się często w polskim kinie, więc to na pewno jest super. Dodatkowo ta historia, no i też fakt, że jednak pan Sewerski, który doskonale wie, jak to wszystko działa, nad tym czuwał i wszystko w tym serialu jest takie, jakie mogłoby być w prawdziwym życiu szpiega. Sygnał był jasny. Wywołał spotkanie alarmowe. Dzwonicie do mnie po to, żeby mi powiedzieć, że jakiś agent źle się poczuł? Travis to nasz najważniejszy człowiek na Białorusi. Kto go prowadzi? Konrad. Jest na robocie. To po cholerę ja jestem wam potrzebny. Potrzebujemy twojej zgody na rozpoczęcie operacji międzynarodowej. Róbcie swoje. Serial nielegalnie na przykład jest 10 godzin, więc można dużo więcej powiedzieć o postaciach. I to jest bardzo fajne, bo daje szansę na trochę inną pracę. Trochę inaczej się patrzy na sceny, na całą narrację. Na film to jest jednak tylko 2 godziny najczęściej, więc to jest bardzo duża różnica. You make a big mistake, man. People like him always fuck you over. Are you talking to me? Should be more careful. What? Does your boss know you're on American sneeze? What? Yeah, he's my friend. Your friend? Mine too. To jest postać, która nie podlega stereotypowi takiego klasycznego agenta z pistoletem, który się budzi codziennie rano z nienaganną fryzurą i zawsze jest wyprasowany i wzdychają do niego tłumy kobiet. To jest absolutnie naiwne jakieś tam spojrzenie, które nam autor wybił z głowy, znając temat od podszewki. Dla każdego pisarza ekranizacja to jest uwieńczenie jego ambicji, można powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś chce zrobić film z mojej książki, to znaczy, że to nie jest zła książka. Pierwszy raz od 50 lat mamy szansę zobaczyć szpiegowski scenariusz. Po drugie, ja osobiście jestem totalną fanką Wincenta Sewerskiego i jego książek, zanim go poznałam. 5 książek na rynku, każda sukces sprzedażowy, ponad 1,5 miliona fanów Wincenta Sewerskiego w social mediach. Słuchaj, no budujemy widownię i to jest dla nas też bardzo ważne, żeby stworzyć dzieło dla ludzi, którzy są tym zainteresowani, chcą poznać pracę polskiego szpiega, to zawsze jest ekscytujące.
Till the next time. Agnieszka Grochowska, Grzegorz Damięcki, Andrzej Seweryn, Sylwia Juszczak, Filip Pławiak. To tylko część polskiej obsady, którą zobaczymy na ekranie, a w pozostałych rolach obsada międzynarodowa. Serial jest oparty na powieści emerytowanego pułkownika, funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Wywiadu. Realizowany pod jego czujnym okiem, dlatego o realizm doznań możemy być spokojni. Presja podwójnej tożsamości, morderczy wyścig z czasem, niebezpieczeństwa wiążące się z życiem szpiega. Przenieśmy się do świata, gdzie nic nie jest takie, jakie wydaje się być na pierwszy rzut oka. Serial Nielegalni, tylko w Canal+.